Dobry wieczór z Złotych Tarasów. Dzisiaj oficjalna premiera filmu Ani. Z nami pani Kasia Bujakiewicz. Pani Kasiu, czy to było dla pani trudne wyzwanie cofnąć się w czasie i podzielić się takimi wspomnieniami z panią Anią z przybylską w roli głównej, bo wiemy, że pani się bardzo przyjaźniły. Tak, przyjaźniłyśmy się. Trochę byłam takim w domu u Ani i Jarka, takim piątym kołem u wozu, jak ja to mówiłam, ale była taką starą panną, która była taką pomagającą trochę osobą, ale ja starałam się do któregoś momentu gdzieś nie wypowiadać o tym, bo po prostu co świat miał zobaczyć, to widział w programach, w których występowałyśmy razem i w filmach, natomiast ta część prywatna była zawsze nasza i opowiadanie o tym jest jakimś dyskomfortem, ale już się uczę tego. No i to też pewnie były duże emocje, jak musiała pani się zmierzyć z pytaniami, bo to jednak film dokumentalny, więc on nie jest w ogóle wyreżyserowany. I też te emocje były takie prawdziwe, bo wiemy, że wzruszyła się pani w pewnych momentach, w niektórych takich sytuacjach. Tak, tylko że z Michałem Bendurskim i z Krzysztofem jakoś trochę, że tak powiem, poczuliśmy podobny flow i oni takie gdzieś było takie poczucie bezpieczeństwa, że się tylko bałam po tym wszystkim, co ja nagadałam, co ja powiedziałam, co oni z tego zlepią, więc to były takie autentyczne emocje i wyrzucanie z siebie tych naszych historii. No i całkiem fajnie to wyszło. Zanim pojawił się film dokumentalny, mówiła się o filmie fabularnym. Czy uważa pani, że dokument jest lepszy w tym przypadku? Ojejku, kto by miał zagrać Anię? To jest zawsze to pytanie i mnie. ale nie, no to tak nie wiem. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. Wydaje mi się, że dokument jest na początku, a jeżeli ktoś kiedyś wymyśli, żeby zrobić film, no to proszę bardzo. Oficjalna premiera już w piątek. Jak moglibyśmy zachęcić czytelników Dziennika Bałtyckiego do tego, żeby wybrali się do kin? No po prostu idźcie, no bo warto zobaczyć naprawdę fajną kobietę, matkę, żonę i fajnego człowieka, bo tam mamy część niegwiazdorską Ani. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.